bo bezpieczna Polska bierze się z bezpieczeństwa militarnego, bezpieczeństwa obronnego, ale ono jest możliwe tylko w oparciu o fundament bezpiecznych finansów publicznych. Pamiętacie Państwo te prześmiewcze zapytania pana Tuska, gdzie są zakopane pieniądze? One nie były nigdzie zakopane. To cysterny wstydu, to fikcyjne faktury, to wielkie nadużycie, wielki szwindel czasów Platformy Obywatelskiej. Dziś widzimy doskonale, jak krytyczny moment roku 2015 pozwolił nam wzmocnić bezpieczeństwo Polski.